Yeah.
A co widać też, oprócz tego co słychać, no na przykład stroje dzieci, które w tym roku minionym szkolnym były po raz pierwszy uczestnikami mszy razem z Komunią Świętą, no i udało im się dzisiaj też, prawda, tutaj przybyć dzięki rodzicom pamiętającym i umożliwiającym im też przyjście w takim stroju. Ojciec Zbigniew Błogosławiony kiedyś też przystępował do pierwszej komunii, wprawdzie wcześniej, mniej czekał. No ale też pamiętamy, przygotował go ksiądz Śliwa, ksiądz Prawak, który misję prowadził mieszkający, pracujący wśród nas, poprzedni proboszcz emeryt obecnie, czyli ksiądz Prawleczko. No a wszyscy się cieszymy, że możemy wspominać śmierć, chociaż była straszna, okrutnie zadana, a jednak się cieszymy, że wspominamy 9 sierpnia i w niedzielę, 2 sierpnia tę śmierć i czcimy relikwie, bo ta śmierć była narzędziem Boga do obdarzenia szczęściem wiecznym naszego rodaka. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, ale też spragnieni wiecznego szczęścia. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Jeszcze widać sztandar, prawda, tak żeby wszystko było widać, co tylko powinno być widoczne. Więc też nam tam służą dziewczęta i chłopiec jako pomocnicy i wizerunek ojca Zbigniewa. Jedni mają na prawo na sztandarze, inni na fotografii, po lewej ręce w miejscu jego kultu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Dzięki Ci składamy, Bogu jednak.
Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym zławiłeś nas powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanawiali zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci. I już zaczęli śpiewać hymny przodków. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy Ale
świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi oni słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam, przeparzę się i każę im zasiąść do stołu, a wchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej komunii potrzebne jest przepomarzanie się, czyli będę się przepomarzał z wami, co mi ułatwi poruszenie trudnego tematu. Najpierw, ponieważ nie wszyscy wiedzą, co było tydzień temu, więc wspomnimy najpierw, że tydzień temu jakoś zadałem zadanie wszystkim pokoleniom, jakie mogą się w domu spotkać, czy też zejść, żeby oglądnąć film dokumentalny z internetu przedstawiający, jak papież Jan Paweł II rozmawiał z dziećmi. No i mam prawo teraz zapytać, wiedząc jednak, że ktoś mógł zapomnieć, mógł się starać, ale mu nie wyszło, no i jeszcze raz ponawia postanowienie, ale mam prawo zapytać, wydaje mi się, kto to zrobił, że oglądnął ten film właśnie, jak to papież rozmawiał z dziećmi w 1991 roku, właśnie tuż przed zamordowaniem ojca Zbigniewa, po którym to zamordowaniu papież był jeszcze raz w tymże samym 1991 roku w Polsce, ale wtedy już na Światowych Dniach Młodzieży. No więc ręka w górę, kto oglądał? Na poprzednim mszy, jeszcze poprzedniej było trochę, teraz nie widzę, możliwe, że na zewnątrz, w Sobótkach, czy tam na świeżym powietrzu. No i bardzo proszę, róbmy to również, żeby znaleźć jeszcze poważniejsze teksty. Żyjemy w czasach, kiedy mówi się kłamstwo, że papież Franciszek popiera gejostwo. Popiera związki, które udają małżeństwo i tak dalej. Że popiera nie wiadomo co. To są kłamstwa, w które chrześcijanie wierzą, jeśli nie chcą sprawdzić, co naprawdę papież powiedział. Po co jest strona watykańska papieska? Po co jest diecezjalna strona internetowa? Po co jest parafialna i linki na niej do tamtych dwóch? No żebyśmy na bieżąco wiedzieli, co się naprawdę dzieje w świecie. Żeby nie było tak, że nie umiemy korzystać z takich środków w sprawach życia bardzo ważnego, a umiemy w sprawach autobus znaleźć, pociąg znaleźć. Jakby to wyglądało przed Bogiem? Więc ja muszę się przekomarzyć. Muszę być zadziorny, bo przecież po to papież ma tę stronę, żeby nie musiał iść z papierem przez wszystkie domy i powiedzieć, widzicie, ja tak powiedziałem. Jest to nagrane z autoryzowanym przekładem w kilku językach. Sprawdzić i wtedy wiemy, co rozmawiać, a nie dać sobie zamknąć usta, bo podobno papież powiedział. Jedni umieją oszukiwać przy pomocy wycierania sobie buzi jego imieniem, a my byśmy nie mieli mówić jego imieniem, co on naprawdę powiedział. No teraz humoreska trochę, ponieważ właśnie ten filmik, który przywołałem, ma jakby taką parę, którą jest filmik humorystyczny zrobiony z tego pierwszego. I żartowałem tydzień temu, że można by dzięki temu nauczyć się, jak zdawać egzamin przed wierzmową. Jak cię ksiądz egzaminator zapyta, jak najlepiej jest się modlić, to jak należy odpowiedzieć? No jak? No właśnie, powiedz na głos. No mówiliście dobrze, jak tam mniej więcej? No tak, jak Pan Jezus powiedział. No tak odpowiedział na pytanie dzieci papież, autorytet w imieniu Boga. Ojcze Święty, jak najlepiej jest się modlić? Tak, jak Pan Jezus powiedział. Oczywiście, że egzaminator zadał pytanie, no to jak Pan Jezus powiedział?
No jak należy odpowiedzieć? No tak jak Pan Jezus powiedział. No i to można ciągnąć 10 godzin albo krócej. Oczywiście na egzaminie tak długo się nie da i w końcu trzeba skończyć żarty i powiedzieć jakąś wiedzę. Ale to nie znaczy, że nie można żartować. Do życia chrześcijańskiego żarty z istoty swojej należą, bo radość należy. No to w takim razie wyobraźmy sobie teraz schemat, w jakim chciałbym mówić dalej homilię. Będziemy sobie wyobrażać tak. Jest Pan Jezus, który mówi coś. Jak Pan Jezus powiedział, ale jak wiedział, co on myślał. Pan Jezus mówił po żydowsku. Przetłumaczono to na język grecki, a z greckiego na polski. I myślicie, że to łatwo zrozumieć, co on myślał? Oczywiście, że nie. Ileż już pomyłek było w historii Kościoła. Ile złego rozumienia tego, co Pan Jezus powiedział. Żeby dotrzeć do jego myśli, no to nie jest takie proste, jak się samemu zostaje z tekstem. W kilku przekłada jeden po drugim, prawda? No więc w takim razie, jest Pan Jezus. I teraz wyobraźmy sobie księdza, który mówi tak. Jak najbardziej wolno czasem się upić, przecież trzeba sobie użyć, życie jest ciężkie. Ludzie mówią, nareszcie jakaś Ewangelia, czyli dobra nowina. A tak to... Ci moi boje jakieś nudy. Dalej mówi, no przecież kraść też, trzeba sobie w życiu radzić. Cudzołożyć też oczywiście, no nie za często. Ale ludzie tak robią, to tak trzeba robić. Mówią, że są katolikami i robią, nie robią, to wszyscy niech się zrobią, tak i będzie równo. No oczerniać, no pewnie, że też. Przecież trzeba się dorwać do władzy, do zarobków, no a bez tego się nie da. Czy taki ksiądz odszedł od nauczania Jezusa? No wszyscy powiedzą, że odszedł. No odszedł. Jak powie, że wolno się upijać i tak dalej. Ale jak będzie ksiądz, który powie tak? Nawet produkować nie wolno napojów alkoholowych. W imię Boga nie wolno. Żadnych napój ziemskich alkoholów nie ma być, bo Bóg tak powiedział, tak Pan Jezus powiedział. Żadnego piwa, żadnego wina, niczego ma nie być. Ludzie będą trzeźwi i szczęśliwi. Odszedł od nauczenia Jezusa, czy nie odszedł? Ten drugi ksiądz. No też odszedł. Też odszedł. No właśnie, dzięki to panowie zadbają, żeby szybko dotarło do świadomości wszystkich, bo dzięki, że inaczej trzeba by wino wylać tutaj, przygotowane na mszy. No właśnie. No więc ktoś powie, ale ten pierwszy ksiądz był gorszy, rozpuścił ludzi, a ten drugi to przynajmniej chciał, żeby wszyscy byli trzeźwi. Co z tego, że pobożnie chciał? Ale skłamał. Albo w sensie grzechu, bo wiedział, że jest inaczej, ale okłamał ludzi, niby dla dobra, albo przez pomyłkę mówił nieprawdę. No to niby nie skłamał, ale dalej zatruł ludzi. No tak nie może być. To weźmy teraz inną rzecz. Weźmiemy kazanie, homilię, którą przygotowano nam w diecezji na dzisiaj. Wezmę fragment i przeczytam, czy ten ksiądz odszedł od nauczania Jezusa. A jeśli odszedł, to w którą stronę? Luzactwa, huta, corceta, wszystko jest dobre, nie ma zła? Czy też odszedł w stronę śruby i wszystko jest złe, prawie wszystko i prawie nie da się iść do nieba? Zobaczmy. Czytamy i wczuwamy się w dzieci. Oto siedzi sobie dziecko, umie po polsku trochę i słucha. Wiadomo, że istnieją w każdym człowieku dwa światy. No to dziecko się zdziwi. Co ten ksiądz mówi? W człowieku istnieją dwa światy. Przez jeden świat jest, no drugi świat po śmierci. Ludzie mówią, a jeszcze mnie słyszała jako dziewczynka albo jako chłopczyk, że są dwa światy i to we mnie. Jak to we mnie dwa światy? Ja jestem jednym człowiekiem jak dwa światy. No ale jeszcze nie koniec mówienia, to może być dobrze. Zobaczymy. Jeden cielesny, czyli fizyczny. Jak dziecko nie uczy się fizyki, to nie wie, co to fizyczne. No ale cielesny to trochę wie, nie od cielęcia, tylko od ciała teraz, tak? Cielesny. A drugi duchowy. No to możliwe, że dziecko zrozumie, że to chodzi o ciało, o organizm, że jego ciało to jest, to ręce, nogi, głowa, to jest jeden świat, a drugi jego dusza, która myśli, chce, zastanawia się. No i tak ten ksiądz, mówiąc tę homilię, nauczył dzieci, jak mają rozumieć wyraz ciało i dusza. I czyta dalej. Czytam jego tekst dalej. Cielesny świat żyje tylko przez pewien określony czas, a potem umiera. No dzieci wiedzą, że są pogrzeby nawet małych dzieci. Ich ciałka stają się zwłokami i chowa się w grobie. A dusza idzie spotkać Boga w inny sposób jakiś. No i ksiądz pisze dalej. Duchowy świat w człowieku żyje wiecznie i jest nieśmiertelny. No dziecko starsze się uczy, dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ale uwaga, trzeba dodać, że nie z własnej mocy. Dusza zmarłego po śmierci jest wskrzeszana, żeby żyła. Bóg ją utrzymuje przy życiu, inaczej sama z siebie nie utrzyma się przy istnieniu.
Też trzeba na to zwracać uwagę, żebyśmy nie myśleli błędnie. I co czytamy dalej? Uwaga, zaczyna się coraz gorzej. Te dwa światy są w nieustannej opozycji względem siebie. Ciało przeciw duszy, dusza przeciw ciału. No to jeszcze możemy po grzechu Adama i Ewy zauważyć, że mogą być problemy. Do czego innego dąży strona cielesna naszej natury, a do czego innego strona duchowa? I teraz słowa świętego Pawła. Jak święty Paweł powiedział? No tak, ale jak to przełożono i co my myślimy, a co on myślał? No i święty Paweł w przekładzie na polski napisał tak. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. I stąd powstaje w człowieku pewien nieład. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, pisze ten ksiądz, które zagraża zbawieniu człowieka. Bo, jak pisze święty Paweł, dążność ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. I ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. No i ja teraz powiem, no niestety, księże, według mojego rozumienia, błąd. W istocie totalny błąd może być. Zupełnie nie o to chodzi świętemu Pawłowi. Nie to powiedział. Najpierw, księże, powiedziałeś, że jest w człowieku ciało i dusza, a potem zacytowałeś Pawła, który mówi o ciele i duchu. Ale czy ten duch to jest Duch Święty, czy dusza człowieka? Bo to jest różnica. Co to znaczy żyć względem ducha? Przecież w naszym duchu, czyli w naszej duszy, są skłonności do zła. Do grzechu. Jezus o tym mówi. Tak Pan Jezus powiedział. Z wnętrza człowieka, z jego serca, z duszy bierze się kłamstwo, oszczerstwo, morderstwo, wszystko zło. Nie z ciała, nie z biologicznego organizmu, którym się lekarz zajmuje i którym potem grabarz się zajmuje. No nie. Centrum dobra albo zła jest sumienie, jest duch ludzki, a nie mózg czy reszta ciała złączonego z duszą. No więc jak będziemy żyć według własnej duszy, to w takim razie, jak w duszy się pojawi skłonność do grzechu, to będziemy grzeszyć. No nie wolno, mamy żyć według ducha przez duże T, przez ducha, czyli według Ducha Świętego. To jeszcze musimy załatwić sprawę według ciała. No to Jan Paweł II nam załatwia, bo od tego jest papieżem. No i papież, jak był młodym papieżem, głosił katechezy, który wyjaśnił, że przecież Żyd Paweł nie mógł mieć na myśli biologicznego organizmu, gdy pisał po grecku sars. Przetłumaczono nam to jako ciało. Jak jest po grecku soma, to też tłumaczą nam jako ciało. I mamy metli w Polsce. Jeszcze jak księża tak tłumaczą na katechezie, na spowiedzi, czy gdzie to już klapa totalna i nerwice. Mianowicie papież tłumaczy tak, no przeczytajmy dosłownie. Paweł nigdy nie utożsamiał sars z fizycznym soma, czyli z ciałem fizycznym. Bo u nas się mówi objawy somatyczne, czyli cielesne, w znaczeniu organizmu, takie jak w medycynie. Powtórzmy, nigdy u Pawła wyraz sars po grecku nie oznaczał organizmu cielesnego tylko, czyli somy. U Pawła nie należy utożsamiać tego sars z życiem seksualnym człowieka, ani z fizycznym ciałem, ponieważ sars według Pawła w jego listach to jest człowiek cały w jego człowieczeństwie, ale z ograniczeniami i ze słabością moralną. No właśnie. Jako cielesna osobowość, dusza z ciałem, ale popsuta przez grzech Adama i Ewy. I czyli Paweł mówi tak. Nie żyj według człowieczeństwa sars, popsutego, słabego, skłonnego do zła. Żyj według Ducha Świętego. Ciałem i duszą żyj według Ducha Świętego, trzeciej osoby boskiej. To zupełnie co innego niż ten ksiądz powiedział. Przecież były takie katechizmy, że się pisało dzieciom, że ciałem jesteś podobny do zwierząt, a duszą do Boga. No nieprawda. Papież Franciszek wie, że to nieprawda i że tak się niestety działo w świecie katolickim w błędnym nauczaniu. Dlatego niedawno, błędnym nie wszędzie, no ale tu i ówdzie, niedawno papież Franciszek powiedział tak, że święty Łukasz w Ewangelii kładzie duży nacisk na realizm zmartwychwstania. Nie chodzi bowiem o pojawienie się samej duszy Jezusa bez ciała, ale o rzeczywistą obecność Jezusa w zmartwychwstałym ciele, podkreślił Franciszek. Dodał, że Chrystus zmartwychwstały nie jest tylko duchem, jest człowiekiem z ciałem i duszą. Z ciałem i duszą po swojej śmierci zmartwychwstał. Ojciec Święty zaznaczył, że zmartwychwstanie Jezusa rzuca światło na nasze ciała, że ciało nie jest przeszkodą. No a przed chwilą ksiądz mówił tak o ciele, jak o przeszkodzie. Ten ksiądz, który napisał. Jakby ciało było źródłem zła. Dalej. Jeszcze więcej papież pisze, ciało nie jest więzieniem duszy, a jeszcze niedawno na nieszporach pogrzebowych się śpiewało ci, co z ciała wyzwoleni.
Pewnie starość, choroby, to jak więzienie, ale ciało nie, jako ciało. Zmieniono to już, no ktoś interweniował, no jak można śpiewać, że ciało jest więzieniem, skoro jest darem Boga. Zepsutym jak wszystko, jak dusza, jak cały świat, ale darem, do naprawy. No więc takie grafy się zdarzają Kościołowi od wieków, od tysięcy lat trzeba czuwać, po to jesteśmy uczniami, a nie niewolnikami. Dalej papież pisze, człowiek nie jest pełny, jeśli nie jest jednością ciała i duszy. Ciało jest stworzone przez Boga, a człowiek nie jest pełny, jeśli nie jest jednością ciała i duszy. A mi dorośli mówili, niektórzy się przyznawali, 13-latkowie, że im się wydawało, że aniołowie to powstają z tego, jak ludzie umierają, zwłaszcza małe dzieci. Jak umrze małe dziecko, to jego dusza to jest anioł. No nieprawda. Takie małe dziecko umarłe jest niepełnym człowiekiem, bo nie ma ciała. Musi tęsknić za zmartwychwstanie ciała, żeby być pełnym człowiekiem, jako duchem wcielonym. A nie, że to są aniołowie. Aniołowie to zupełnie inny sposób istnienia, ducha bezcielesnego. Nie da się być aniołem w sensie dosłownym przez śmierć czy cokolwiek. No można się upodobnić, naśladować świętych aniołów, ale nie da się być aniołem w sensie dosłownym. Dalej papież pisze jeszcze, i powinniśmy to zakończyć, ale aż żal. Lepiej ogłoszeń nie czytać, bo to mamy internet. Tylko dowiedzieć, co się dzieje w świecie. Żeby dzieci chronić mądrze, a nie, skoro jest LGBT, to niech wróci stare. O nie, jeśli stare było błędne, absolutnie. Zaraz się dowiecie, dlaczego to naprawdę pasy proszę zacząć, bo nie uwierzycie, to przeczytam. Nawet ci to już wiele słyszeli na ten temat. Mianowicie papież pisze jeszcze dalej. Trzeba mieć pozytywną, dobrą, życzliwą wizję naszego ciała. Jezus zwyciężył śmierć i zmartwychwstał właśnie w ciele i duszy, a nie w samej duszy. Może się nasze ciało stać okazją i narzędziem grzechu. Może. No Najświętszy Sakrament też. Łatwo go znieważyć, będzie okazją do grzechu. Ale mówi papież, co z tego, że tak może być? Ale nie jest grzech spowodowany przez ciało, ale przez naszą słabość moralną. Grzech nie jest spowodowany przez ciało, ale przez naszą słabość moralną. A ona ma korzenie duszy oczywiście. Dalej, ciało jest wspaniałym darem Boga, przeznaczonym w zjednoczeniu z duszą, aby w pełni wyrazić obraz i podobieństwo do Boga. A nie, do krowy jesteś podobny ciałem, duszą. Do Boga i też masz wielki obraz, prawda? Obrazy człowieka, a nie obraz. Jest obrażanie człowieka, można powiedzieć nieświadome, ale obrażanie takie coś. No i w takim razie, jeśli ktoś odchodzi od nauczania Chrystusa, bo przedobrzył, zakazał ciała wręcz, żeby została sama piękna dusza, to teraz jaka jest reakcja, kochani bracia i siostry? Psychiatrzy, którzy znają historię Kościoła z ostatnich setek lat, reakcja jest taka, w drugą stronę. Biskupi amerykańscy to zrobili tuż przed Janem Pawłem II, startując i dalej to ciągnąc za jego pontyfikatem. Stwierdzili tak, że skoro nerwice powstały z naszego nauczania, to te o przykazaniach Bożych nauczania powstały nerwice, to teraz nie będziemy mówić o przykazaniach, żeby dzieci były zdrowe. Niech robią co chcą, wszystko będzie dobrze. Nieprawda, mówią psychiatrzy katolicy, którym dziękował Paweł VI. Nieprawda. Jeśli było błędne uczenie, to teraz trzeba o przykazaniach Bożych uczyć poprawnie, a nie odrzucać przykazań. Co z tego, że się mówi regułka? Jeśli ktoś ją źle stosował, to trzeba odrzucić złe stosowanie, ale nie regułkę. Regułkę trzeba dobrze zrozumieć. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. I tak dalej. Psychiatrzy katolicy napisali tak. O skutkach błędów w nauczaniu, pobożnym nauczaniu, ale błędnym. Każdy katolicki psychiatra wie, jak wiele cierpień emocjonalnych i duchowych, takich jak skrupulanstwo, nerwice seksualne, obsesyjno-kompulsywne, czyli natręctwowo-przymusowościowe, było i nadal jest w pewien sposób związanych z metodami, jakimi się uczy na religii o moralnych aspektach życia seksualnego, na lekcjach religii. A ksiądz Wojtyła, jako młody biskup, napisał o homoseksualistach, o ludziach skłonnych uczuciowo do osób tej samej płci, w sposób jakiś chorobliwy, napisał czy jak teraz to było kilkadziesiąt lat temu pisane. Jak teraz popatrzymy na świat w Polsce na przykład, to zobaczymy, że dobrze to opisał. Mianowicie, jest to aberracja nabyta na tle pewnych stosunków panujących w najbliższym otoczeniu. Poczucie winy tych ludzi i zboczenia poczucie bywa przez nich kompensowane jakimś urojonym przekonaniem o wyższości takich właśnie przeżyć płciowych. Czy nie tak jest? Nazywają to dumą, pride. Chodzą po ulicach, że my to, co robimy, to jest lepsze od waszego. Chore.
To jest kompensacja, wyrównanie sobie poczucia niższości. Ale pisał wtedy przyszły Jan Paweł II dziesiątki lat temu, bo kto to czytał? Czasem jest przeciwnie, rodzi się wówczas poczucie niższości w porównaniu z innymi ludźmi, którzy normalnie żyją. Trzeba dodać, napisał, trzeba dodać, że homoseksualizm wspólności rozwija się nieraz u mężczyzn, u których w następstwie błędnego wychowania utrwaliło się przeświadczenie, że wszystko to, co jest związane z kobietą, jest nieczyste. Że wszystko jest grzechem, że ona sama jest grzechem, wobec czego łatwo zrozumiały przeskok reakcji w stosunku do osób tej samej płci. Potem jest o homoseksualizmie kobiet, że jest na ogół rzadszy i jeszcze parę uwag. No więc co na to powiemy? Proszę zobaczyć. Jedni tak przesadzili, że doprowadzili do nerwic czy skłonności homoseksualnej w imię katolicyzmu. To co zrobili inni, to jest to, przed czym przestrzegałem, żeby zagiąć pasy. No to biskupi amerykańscy ocenzurowali, dopuścili do użytku taki podręcznik, w którym było napisane, że jeśli ktoś współżyć chce w przedmałżeński sposób, to powinien tylko jedynie osądzić, jaki rodzaj zbliżenia jest uczciwy i samowyzwalający, służy życiu i przynosi radość. I to już wystarczy, bo rzekomo tak Pan Jezus powiedział. Jeśli ktoś chce popełnić cudzołóstwo jawne albo komercyjne kontakty, czyli z prostytutką, to jest możliwe, ale musi to być nieodzowny warunek wzrostu. Trzeba poświęcić czas na przemyślenie takich aspektów jak ubogacanie innych, uczciwość i wierność. Jak on to przemyśli, czy ona, to już wtedy okazuje się, że Pan Jezus też i prostytucję powiedział. Tak w streszczeniu to wygląda, w streszczeniu, które zrobili psychiatrzy, katolicy. Kogo słuchać? Nawet mnie nie. Jeśli błędnie przekazał papieskie nauczania, albo byście źle zrozumieli błędnie, to szukajcie na stronie tego, gdzie indziej, jak naucza papież. I sprawdzajcie, który ksiądz odstaje, w którą stronę, albo może tylko przekazuje. Podmyślmy za Kościół, czyli lud Boga, zwłaszcza obecny tam, gdzie coraz więcej jest niewiary i moralnego zepsucia ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych oraz za prezbiterów, osoby świeckie i konsekrowane, tworzące piąty synod naszej diecezji tarnowskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za parlamentarzystów i rządzących, bo mają chronić dzieci, młodzież i rodziny przed szkodliwymi reklamami oraz ideologiami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców i wychowawców, bo są odpowiedzialni przed Bogiem i ludźmi za wychowanie młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, bo chcemy być wiarygodnymi świadkami wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Miłosierny i sprawiedliwy Boże, przytulasz nas czułością swego miłosierdzia. My, Twoje przybrane dzieci, prosimy Cię, szczególnie o kanonizację błogosławionego Zbigniewa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Potrzeba
moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę z rąk Twoich. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam dzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, na wysokości. Którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjdź wraz z Tobą, mocno wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokoszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z wami. Każdy sobie znak pokoju. Pójdź do Jezusa.
przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi. I za jej przyczyną. Księdza popłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na księdza popłyną. Niech miłość i zgoda w sercach naszych gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości.